Rozmowa dnia. Zgodnie z zapowiedzią. Nasi goście: Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dzień dobry. Jutro jubileuszowy szczyt Unii Europejskiej. W Rzymie 60. rocznica traktatów rzymskich ma być w założeniu pokazem jedności Unii. Pytanie do panów, czy ta jedność w tak rozchwianej Unii jest możliwa? No to chyba nieporozumienie mówić o jedności, kiedy jeden z tych, którzy jutro będą podpisywać dokument, być może będą, bo to jeszcze nie jest tak chyba do końca pewne, czyli Wielka Brytania po prostu wychodzi z tej Unii. No to, Wielka Brytania bierze udział w tym szczycie. Tak, nie, no ale sygnatariusz... Nie będzie podpisywał, bo i tam nie ma. 27 państw. Tak, to znaczy... Będzie nowa Unia. Rzeczywiście będzie 27 państw, natomiast Wielka Brytania, która była członem tej Unii Europejskiej, dzisiaj tą Unię opuszcza. Tak, mamy problem z konfliktem z Europą Środkową Unii Europejskiej, mamy problem południowy, mamy problem imigrantów. No, Unia znalazła się w najgłębszym kryzysie w historii. Znaczy, to prawda, jest kryzys. Brexit i nie tylko Brexit, bo przecież znamy doskonale te czynniki kryzysowe w Unii. No i oczywiście tutaj na dwoje babka wróżyła, albo Unia znajdzie ścieżkę, która pozwoli jej się zintegrować i mniej więcej te założenia czy fundamenty takiej integracji znamy, albo nie. Ja się cieszę, że polski rząd ma klarowny, jasny mandat na to spotkanie. Co więcej, że jest to wspólny mandat Grupy Wyszehradzkiej. Uważam, że wszystkie cztery warunki, które stawia polski rząd, powinny się znaleźć w tej deklaracji. Że one są conditio sine qua non. Bywają jeszcze szczegóły, o których warto pogadać, bo jeśli na przykład polski rząd słusznie mówi o jednolitości, o równości praw, o równości praw również ekonomicznych w kontekście wolnego rynku, jeśli mówi o polityce obronności, którą trzeba oprzeć o NATO, to pamiętajmy jednak, że postulatem nie tylko polskim przez lata była budowa struktur obronnych europejskich. Czyli powiedziałbym tak, NATO owszem, jest to oczywiste, ale może też warto rzeczywiście zacząć integrować Unię w przyszłości przez następne sezony w oparciu o rozwiązania i polityczne, i militarne służące wewnętrznemu bezpieczeństwu. Wewnętrznemu i zewnętrznemu. Wewnętrzne to jest oczywiście terroryzm, to jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji i tak dalej, a zewnętrznemu to wzmocnienie pozycji obronnych. Jednym słowem, hasła są ważne. Polski ten mandat na Rzym jest oczywisty i słuszny. Pytanie tylko, czy będziemy umieli to zrealizować, bo poza tym wszystkim w polityce liczy się jeszcze skuteczność. Tomasz Sakiewicz, będziemy potrafili to zrealizować? Premier Beata Szydło, wyjeżdżając już na wstępie, mówi: nie podpiszę deklaracji rzymskiej, jeżeli czterech warunków tam nie... Dzisiaj rano już zupełnie inne mamy stanowisko, wyrażone zresztą w wywiadzie dla Polska The Times. Pani premier mówi: podpiszę również wtedy, czy istnieje możliwość podpisania również wtedy, kiedy te cztery punkty tam nie będą wyraźnie zapisane. To widzę i sięgam do gazety od razu, bo już ten wywiad cytaliśmy. Pani premier mówiła, przynajmniej w kuluarach, i to też pan minister Szymański podkreślał, że jest możliwość zaakceptowania traktatu, jeżeli on przynajmniej nie będzie wykluczał tych czterech warunków, nie będzie zamykał drogi do tych czterech warunków. No bo jeżeli Unia pójdzie w odwrotną stronę, tak na przykład wykluczy duży udział państw narodowych, parlamentów narodowych, co jest jeden z bardzo istotnych warunków Polski, to rzeczywiście wtedy Polska tego nie podpisze. Jak na razie nie ma takich zapisów groźnych w tych dokumentach, ale wiemy to tak naprawdę z przecieków kuluarowych, bo wszystko się może okazać na końcu, a też doświadczenie unijne uczy, że tłumaczenia dokumentów mogą mieć znaczenie, to znaczy, że w wersjach uzgadnianych będą inne niż w ostatecznym tłumaczeniu podpisywanym, co już się wielokrotnie zdarzało. Ja bym jeszcze jednej rzeczy ważnej powiedział. Faktycznie istnieją różne prędkości dzisiaj w Unii. To też jest element kryzysu tej Unii. Tak, jest strefa euro, jest strefa Schengen. Nie wszystkie państwa do tych stref należą. Co więcej, nie wszystkie deklarują różnego typu rozwiązania systemowe, które mają być wprowadzone. W związku z tym absolutnie w interesie Polski, nie mam wobec tego żadnych wątpliwości, jest to, żeby ta Unia była Unią równego partnerstwa, wspólnych instytucji. I musimy tak moderować przyszłością Unii, a ja jestem euroentuzjastą jednak, bardziej niż sceptykiem, chociaż oczywiście też widzę słabości Unii, jest doprowadzenie do takich regulacji strukturalnych, które dadzą wszystkim równe szanse. Tak? Dla mnie też ważna jest ta zasada subsydiarności, żeby tak
delegować kompetencje, żeby ta najwyższa reprezentacja, czyli Parlament Europejski, miał jak najmniej spraw, bo więcej spraw można załatwić w krajach. Na szczeblu samorządu, na szczeblu Parlamentu Narodowego i tak dalej. Czyli konsekwentna z jednej strony zasada subsydiarności prowadzona od góry na dół i od dołu do góry w Unii, ale też absolutna równość praw. I to jest condicio sine qua non, które wydaje mi się, że pozwoli Polskę utrzymać w Unii i dać tej Unii status, powiedziałbym, podobny do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli chodzi o równość stron. Taką barierą nieprzekraczalną jest to, żeby Unia nie mogła przejść granicy, po której Polska już straci możliwość decyzyjności, tak, że będzie musiała się podporządkować kolejnym rozwiązaniom unijnym, no bo na przykład nas będą czekały jakieś sankcje, problemy. Premier Beata Szydło we wspomnianym wywiadzie mówi wprost o Unii opartej na szantażu. No ale wskazuje dokładnie... polityczne bardziej. No ale dokładnie przez to, że wskazuje państwa, które szantażują. Mieliśmy z tym do czynienia. Mało tego, mówiły o tym wszystkie strony, no bo to, że Polska jeszcze tak mówiła, można powiedzieć tak, bo była ostrą stroną opozycji wobec Donalda Tuska. Ale mówili też tak ci, którzy głosowali. Na przykład premier Orban powiedział, że po prostu znalazł się pod wpływem silnego szantażu i dlatego poparł Donalda Tuska. No to jest najgorszym z możliwych rozwiązań, bo gdyby on poparł dlatego, że on chciał go poprzeć, to był w interesie Węgier, no ale dlatego, że... Deklarował poparcie może... z dużym wyprzedzeniem dla Tuska. Tu akurat myślę, że nie należy premierowi jeżeli Orbanowi pan przywiązuje uwagę do jednych słów, to też do drugich też należy. No, powiedział, ja że znalazł się pod wpływem silnego szantażu. Przywykłem do prawdy. A jeżeli pan Orban mówi raz to znaczy gdzieś prawda jest albo po środku, albo po jednej ze stron. Ja powiem tak, oczywiście ale nie może być... najlepszy dowód, że tak było. Nie to może to być była nagonka na Polskę raz... za to, że skorzystała z prawa głosu. Nie, tak, nie musimy tego sprawdzać. Nie może być instrumentu szantażu. Nie może być. Oczywiście absolutnie wyklucza. Unia to ma być konsensus. To ma być wspólna decyzja. To w niektórych sytuacjach też jest oczywiście jakaś procedura większościowa, bo nie ma możliwości w każdej sprawie uzyskiwania konsensusu. Szantaż nie wchodzi w grę. Ja akurat w przeciwieństwie do pana redaktora nie widziałem tam specjalnie wielkiego szantażu przy wyborze Tuska. Natomiast absolutnie jako instrument wykluczam list oczywiście. Szefa Springera przeczytać. Mamy szantaż. Springer do wyboru Tuska. Mamy użycie narzędzi nawet takich jak prywatny kapitał. Ale post factum. A wcześniej nie było? No oczywiście, że było. Nie przeceniajmy tego szantażu. Poczytać sobie te gazety. Ja w to nie wierzę, ale to jest moje zdanie, pan. Może mieć inne, to bardzo pan, proszę. Pojawia się coraz więcej dowodów i można mówić, ja w to nie wierzę. Wreszcie pan usłyszy od Angeli Merkel groźby pod adresem Polski, że jak czegoś nie zrobi. A jak usłyszę, pan też powie, to że pan powiem, w to nie wierzy, bo się przyzwyczaiła. Jak no, usłyszę, to wtedy znaczy, mamy prawdę. Już taki poziom zaangażowania dyplomacji niemieckiej, w którym zdrowy rozsądek każe mówić, że jednak znaleźli się w szantażu, w którym wprawdzie istnieją demokratyczne procedury głosowania, choć też niedoprecyzowane, bo i to widzieliśmy przy wyborze Tuska, ale nie wolno z nich korzystać, bo to jest coś złego. Tak? Znaczy, stała się najgorsza rzecz z możliwych. Czyli powiedzenie, że jak skorzystasz z prawa głosu, jak zechcesz, to będziesz napiętnowany. Ale Polska zdecydowała się na samodzielność wobec tych 27 państw. Nic się nie stało, nie wydarzyło. Uważam, że to jest... No to każde... Wystarczy poczytać dlatego gazety, powiedziałem, że się zdarzyło. Dlatego powiedziałem przed chwilą, że mechanizmy konsensualne niekoniecznie muszą być wyłączne, prawda? Bo to daje perspektywę możliwości wypowiedzenia się przeciwko woli większości bez większych strat. Natomiast raz jeszcze, no zostawmy sprawę szantażu. Ja jako instrumentu go nie widzę szantażu w Unii Europejskiej. Nie tak to powinno wyglądać. W tamtej sprawie mamy po prostu różne zdanie. Pytanie o wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i spotkaniem z premier Terezą May. Opozycja zarzuca Kaczyńskiemu, że wyłamuje, że jest takim łamistrajkiem, że nie chce jedności Unii Europejskiej. Może się spotykać, powinien się spotykać i rozmawiać tak. O Polakach w Wielkiej Brytanii. Jest liderem obozu rządzącego. Ja wręcz uważam, że za mało jest aktywny jako lider obozu rządzącego. Ja oczywiście wolałbym go widzieć w roli premiera. To jest osobna historia, bo tak zwykle w Europie, w państwach demokratycznych bywało, ale myślę sobie, że bardzo dobrze, że spotyka się i z Viktorem Orbanem, i z Teresą May. Myślę, że włączenie się tej osoby, która jest najmocniejszym polskim politykiem, bez wątpienia, w procesy kreowania różnych mechanizmów poparcia dla Polski jest absolutnie niezbędne. Ja po głosowaniu w sprawie Tuska uważałem, że rząd bardzo dobrze zrobił, że zachował się tak, jak zachował, natomiast popełnił błędy właśnie nie utrzymując relacji z państwami nam najbardziej przyjaznymi, czyli Wielką Brytanią i Węgrami. Po prostu i Wielka Brytania
Brytania i Węgry nie miały za dużo do stracenia na niepoparciu Polski. I trzeba budować te relacje i trzeba tworzyć sojusze. Nawet jeżeli Wielka Brytania wychodzi z Unii, chociaż z tym wychodzeniem zaczym na jakich zasadach, czy zostawi sobie jakieś wpływy w tej Unii, czy nie, ale to potężne państwo, jest to drugie państwo dzisiaj Unii Europejskiej, największy aliant Stanów Zjednoczonych na świecie tak naprawdę i największy w Europie. Mamy też Węgry, które wprawdzie nie są państwem dużym, no ale potrafią bardzo ostro grać w polityce. Mamy też inne państwa, które będą być może chciały szukać wspólnoty interesów, szczególnie w sprawie reformy Unii Europejskiej, w sprawie imigrantów. Mamy przecież sojusz z kilkoma państwami. A jak rozmawiać z Wielką Brytanią po Brexicie? Czy poprzez Unię, czy bilateralnie? Wielka Brytania jest bardzo intensywnie obecna w Polsce. Dwa tygodnie temu w Belwederze odbywało się forum poświęcone relacjom polsko-brytyjskim, bilateralnym, ale również naszej wspólnej polityce wobec Unii. Myślę sobie, że dziś, z dzisiejszej perspektywy Wielka Brytania jest najaktywniejsza dyplomatycznie wobec Polski, jeśli chodzi o różne kontakty. Wielka Brytania jest wyspą. Niektórzy nazywają ją lotniskowcem u brzegów Europy. Ten lotniskowiec nie odpłynie. On zostanie przy brzegu Europy. Jednym słowem, Wielka Brytania jest skazana na relacje z Unią Europejską. Znaczy, ja absolutnie nie wierzę w tę nagłą falę uczuć atlantyckich w Brytyjczykach. Oni doskonale wiedzą, że Europa... Są skazani na Europę, na współpracę z Europą, a Polacy z kolei mają bardzo szczególną, tak naprawdę są tylko dwa państwa w Europie, które mają tak nadzwyczajnie ważne relacje z Wielką Brytanią i to w dwie strony. Polska z Wielką Brytanią i Wielka Brytania z Hiszpanią, ze względu na to, że mniej więcej podobne grupy ludności polskiej, Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków w Hiszpanii odgrywają pewną rolę w polityce, prawda? W związku z tym polski rząd byłby niepoważny, gdyby nie brał czynnika wpływu i opieki nad tą diasporą polską w Wielkiej Brytanii jako czynnika najważniejszego w relacjach dwustronnych. A zatem z jednej strony Polska tocząca swoje negocjacje, uczestnicząca w europejskich negocjacjach z Bruksela, Londyn, a zarazem bilateralne mocne stosunki gwarantujące prawa Polaków. Tomasz Sakiewicz, króciutko. Relacja europejska nie jest jedną relacją, jeszcze jest relacja północnoatlantycka dotycząca sojuszu militarnego. Są relacje, które mogą wynikać z uczestnictwa Brytanii w Commonwealth, czyli tym, że Brytania ma sieć powiązań gospodarczych na świecie. Naprawdę Wielka Brytania jest niezwykle poważnym partnerem europejskim i trzeba te relacje bardzo rozwijać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Sakiewicz i Bogusław Hrabota byli gośćmi Sygnału Dnia. 28 po 8. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.